Krzysztof Głuc, Andrzej Pancerz i Maciej Rogusz, kiedyś członkowie PiS WNS, dziś założyciele nowego klubu w Radzie Miasta. Sojusz dla Nowego Sącza to oficjalna nazwa klubu, a ma on być miejscem niezależności i walką o przywrócenie normalności w Radzie Miasta. Po prostu budujemy swój klub. Moglibyśmy być radnymi niezależnymi, no tak? No czemu nie? A to odpowiem bardzo pragmatycznie, bo jest głos klubowy w trakcie dyskusji na przykład, tak? To pragmatycznie zawsze jest to kilka minut więcej i jedno wystąpienie więcej. Przepraszam za tak daleko posunięty pragmatyzm, ale czasami to się przydaje. Po prostu. Poza tym łatwiej jest pewne rzeczy, kiedy na przykład rozmawiamy z prezydentem, mówimy, mamy taki postulat, jest nas trzech, ale tych trzech znaczy dużo. Członkowie klubu przekonują, że chcą współpracować z radnymi ze wszystkich klubów. Chcą być głosem rozsądku w ratuszu i przekonywać do swoich wizji. I na pewno takie rozmowy w najbliższym czasie z kilkoma radnymi będą prowadzone przez nasz klub. Przepraszam, być może nasz klub w przyszłości poszerzy się o pozostałych tutaj członków Rady Miasta. Założyciele nowego klubu w trakcie spotkania z mediami przedstawili też założenia programowe. Nad częścią z nich pracowali, jak przekonują, już od kilku miesięcy. To m.in. budowa nowego domu pomocy społecznej w Nowym Sączu, zbudowanie aplikacji mobilnej służącej do konsultacji z mieszkańcami, wprowadzenie w sądeckich szkołach podstawowych dwóch programów edukacyjnych związanych z kształceniem matematycznym i upowszechnianiem czytelnictwa. Ważnym tematem, o realizację którego będą zabiegać członkowie Sojuszu dla Nowego Sącza, jest budownictwo mieszkaniowe. Wyraźnie widać teraz przy również kryzysie inflacyjnym, że będzie to bardzo duży problem z możliwością uzyskania mieszkania dostępnego, szczególnie dla młodych ludzi. I to może być poważna blokada dla rozwoju Nowego Sącza, także dla firm. Sporo gorzkich słów padło też pod adresem klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, do którego każdy z trójki radnych kiedyś należał. Główny zarzut dotyczy braku normalnej pracy w klubie, braku konsultacji ze wszystkimi członkami, czy łamanie statutu miasta przez zasiadających w prezydium Iwonę Mularczyk i Michała Kądziołkę. Ja byłem w tym klubie i to tam nie ma normalnej pracy klubowej. Tam nie ma wspólnego przygotowywania inicjatyw, projektów. Jest wąska grupa, która chce przygotowywać i tyle. Pewne osoby bez konsultacji z większością radnych w tym klubie nie informowała nas o inicjatywach, które były przedkładane na przykład dzień przed sesją. W trakcie konferencji prasowej wielokrotnie padały też słowa niezależność, współpraca i dobro mieszkańców. Na ile znajdą one odzwierciedlenie w rzeczywistości, z pewnością pokaże czas.